Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patrol i mamy nowego skina Zamaskowany Cień i jest to jeden z lepszych skinów, który wyszedł w święta albo w okres międzyświąteczny, ale wydaje mi się, że będzie kupowany dla skrzydeł. Pamiętajcie, jeżeli chcecie kupować, to oczywiście z kodem Patrol YouTube, czyli z tym oto kodem, ponieważ mnie to wspiera. Jeżeli jesteście, nie wiem, jakoś wdzięczni za tą serię, sprawdzenie kupisz albo coś, to pamiętajcie, wpiszcie ten kod. Ja wam bardzo, bardzo za to dziękuję. Więc Zamaskowany Cień. Skin jest robiony na modelu zamaskowanej gwiazdy, czyli na tym naszym ninży. Gdzie jest ten ninja? O, sąsiad mi wali dzisiaj od rana. Zamaskowany ninja. Na tym samym modelu jest robiony ten skin i powiem tak, dwie rzeczy, które mi się nie podobają w tym skinie, to pierwsza rzecz, on ma taki strój ministranta? Jakiegoś, nie wiem. Jest jakiś tam wyższy nad ministrantem, nie wiem jak to się nazywa, dajcie znać w komentarzach. I on ma taki strój właśnie, tylko że czerwony. Druga sprawa, ma bardzo ładne rogi, tylko zobaczymy czy nam przeszkadzały nam w grze. I trzecia sprawa, ma bardzo ładne skrzydła. I te buty troszeczkę mi się nie podobają, bo wiem, że są dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Te buty troszeczkę mi się nie podobają, ale skin prawdopodobnie będzie kupowany dla skrzydeł. O, gra terenowa. Dobra, zobaczymy co to jest. I powiem wam szczerze, sprawdzimy sobie te skrzydła na sam koniec, do innych skinów. Skinów jest dużo, już chyba 225, więc sprawdzimy sobie dla wszystkich skinów. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie odcinek ze skinów, bo powinien być na koniec sezonu, a już mamy trochę, już ten sezon siódmy trwa, odcinek ze wszystkich skinów, z patrzenia na, no, z oglądania konta, dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy chcecie taki odcinek, a ja sobie zobaczę, ile będzie odzewu i zobaczymy, czy nagrywamy. Okej, okay. Skin. Dziwny troszeczkę. Znaczy, skin jest ogólnie fajny, tylko że jest dziwny troszeczkę pod względem tego, że zobaczcie, jest taki chudziutki. Dziwny taki troszeczkę, nie wiem, dwa razy powiedziałem dziwny. Ale nie wiem, jak go nazwać. Taka chuda szkapa, o. Jakby nie jadł w dzieciństwie. Ej. Serio, nie wiem czy to słychać, patrzyłem właśnie na BS, ale sąsiedzi u mnie dzisiaj chyba jakiś remont robią od rana. Po świętach. Dostali pewnie jakieś zasłony na święta i teraz muszą je przybić. Dobra, zobaczmy. Polecimy gdzieś dalej oczywiście, żeby go sprawdzić. I zobaczymy o co chodzi w tej grze. W sensie w tym trybie. Buty takie dziwne. Skrzydła się składają oczywiście przy locie. Przy bieganiu też jakoś tam się one zwężają. Fajnie to wygląda ze względu na to, że ten taki dymek leci jakby takiego spalonego, nie wiem, spalonej smoły, o, tak spalona smoła chyba wygląda. I ten cień po prostu tak fajnie się komponuje. Skrzydła wydaje mi się, że będą pasowały do większości skinów. O, dobra, już wiem o co chodzi. Nie ma samolotów ani chyba pojazdów w tej grze. Chyba nie ma pojazdów w tej grze. Dobra, skrzyneczka. Drugiej nie ma oczywiście, bo po co? Maców, okej. Nie, a nie, są samoloty. Na nowej lokacji są samoloty. Dobra, pomyliłem się, przepraszam, leciałem, były samoloty. Są samoloty, tutaj nie ma samolotu po prostu, więc chyba tylko na nowej lokacji będą, ale zobaczymy, nie wiem o co chodzi. I powiem wam tak, te rogi nie są za duże, żeby przeszkadzały. Skrzydła są spoko. Gościu jest spoko, tylko tak jak mówię, bardzo chudziutki jest. Więc nie wiem, czy ludziom będzie się to podobało. Wiem, że często narzekam, że skiny są za grube, a teraz jest skin za chudy. Nie wiem. Trochę jest narzekania w tę stronę, w tę stronę. Dobra, mamy full matsu. Dwa uderzenia kill-offem, mamy full matsu. Oczywiście pompy nie dostaniemy. Oho. Zrobili tryb chyba bez samolotów, bez kładu i tak dalej, a dają samoloty na nowej lokacji. Dziwne to jest. Bardzo, bardzo, a nie, jest tutaj ten, aha, bo to też nowa lokacja, no to dobra, mogłem tu nie lecieć. To bym wam powiedział, że bez samolotu bym się nie kłócił nawet. Dobra, tu nic nie mamy. Weźmy sobie to. Przejdziemy się kawałek. Pamiętajcie, że będą jeszcze pokazane backblingi, w sensie właśnie backbling, bo
Będziemy pokazywać skrzydła na innych skinach, bo chyba nie ma sensu pokazywać backblingów do tego skina. Tutaj na tym skinie będą pasowały backblingi czerwone. Chyba wszystkie maści. Chyba wszystkie rodzaje. Białe, jakieś czarne i tak dalej. Czarna tarcza, białe skrzydła. Tak mi się wydaje. Aha, czyli to jest walka w terenie, no bo tak, nie mamy matsów, nie mamy latania, biegania i tak dalej. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, gość mnie zabije pewnie, bo nie mam pompy. Nie no, on mnie nie zabije. Dobra, full matsy z niego lecą, to mi się podoba. A nie, drewna jest 30. Masakra, dobra, ten tryb nie jest fajny. Znaczy, jakiś challenge można nagrać na tym trybie. Tak to nie jest fajny. Okej, okay, właściwie to... Co ja wam więcej pokazać? Tryb dziwny, skin spoko, aczkolwiek troszeczkę za chudy. Więc chyba będzie tyle i pójdziemy na backblink, ale jeszcze zobaczymy tutaj gościu, może będzie. Jeżeli nie, no to pójdziemy stąd. O, tu pułapkę chyba przygotowali jakąś specjalnie. Nie. Nie, nie przygotowali tu pułapki. Ktoś się bawił. Nie, okej, dobra. Nie ma sensu tu biegać. Lecimy zobaczyć, jak wyglądają backblingi. Właśnie backbling do innych skinów. Wydaje mi się, że będzie spoko. Aczkolwiek jeszcze nie sprawdzałem. Więc zobaczymy. Dobra. O, 70 level wybiłem. A czemu, jak ja wyszedłem z gry? Nie wiem. Aczkolwiek dostałem expa, jeszcze dużo expa dostałem za to, a wyszedłem z gry. Okej. Okay. Nie wiem, czy... To mi się zmieni? Nie, będę musiał obracać. Okej, okay, dobra, nieważne. To nie wszystkie skiny wam pokażę. Tutaj czarny rycerz i nasz Kramptus, czy jak on ma tam... Tak, Kramptus. Bardzo ładnie pasują do tych skrzydeł. Bardzo mi się to podoba. Te skiny białe, w sensie lodowe, też nawet spoko. Okej, okay, nasza puma. Super, naprawdę super. Tutaj spoko mi się wydaje. Acz, no, nie do końca. Za małe te skrzydła na tego skina. Galaxy, super. Pamiętajcie, że Galaxy mam od Accesta i naprawdę mega jestem mu wdzięczny. Access też prowadzi swój kanał. Link macie w opisie, zobaczcie sobie jak chcecie. Naprawdę polecam. Gość mi załatwił skina na święta. Naprawdę to było bardzo, bardzo miłe z jego strony. Nie no, powiem wam tak, skiny będą pasować do tego backblinga. Czerwony, pasuje. Kruk, wasz ulubiony. Pasuje, chociaż trochę skrzydła są za ciemne. Co dalej? Tutaj. Tym nikt nie gra, ale pasuje. Tutaj. Nie do końca, na siłę może być. Weźmy sobie jeszcze, nie wiem, tutaj John Wicka. Jakiegoś narciarza i trochę skinów tryhardowych weźmiemy sobie, zobaczymy. Nie, tu nie. Znaczy, na siłę. Na siłę. Dobra, czyli te skrzydła ogólnie są albo pasują, albo na siłę. Więc wydaje mi się, że będzie super. Tu. Super. Tu. Szkoda, że muszę to obracać. Denerwuje mnie to trochę. Super, super, super. Super partia. Może być. Może być. Nie no, ogólnie skrzydła są... O, do naszej rybki. Ogólnie skrzydła są mega spoko. Mega spoko, tutaj nie. Mega spoko są te skrzydła, takie inne, bo są mniejsze, takie ciemne. Jeszcze takich skrzydeł nie było, były kruczycy, ale one były duże. Bardzo duże. Gdzie one są? Kruczyca, legendary, o są. No ale one są takie duże i... No nie wiem, te są według mnie lepsze. Małe, fajne, fajny backbling. Skin... No nie wiem, do czarnej tarczy, spoko, do czerwonej, on jest chudy bardzo, więc wydaje mi się, że mało będzie grany. Jest bardzo chudy. I to jest jedyny problem tego skina, że aż za bardzo jest chudy. Widzicie, to takie, katana to jest po prostu gruba przy nim, naprawdę nie wiem, po grubie jako katana. Ogólnie skin jest spoko, aczkolwiek bardzo chudy, więc wydaje mi się, że będzie kupowany tylko dla skrzydeł. Bądź, jeżeli komuś się bardzo podoba, to oczywiście też do grania. Ja raczej nim za dużo nie będę grał, będę używał skrzydeł. I tyle, chyba.
Pamiętajcie, Patrol YouTube w sklepie. Ja wam dziękuję. Z wami się żegnam. Przepraszam, że tak późno odcinek, ponieważ jest 10, ale spałem. No. Poksin się wprowadziła, to wiecie. Trzeba spać. Częściej. Czemu tak długo siedzisz? Nie, no dobra. Do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Cześć.